Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy diecezjanie, ale też i drodzy goście, którzy przebywacie na terenie naszej diecezji. Chciałem Wam wszystkim złożyć jak najlepsze życzenia na te święta Bożego Narodzenia, które przeżywamy, jak w tamtym roku, w takim szczególnym czasie. Ale i ten czas, mimo że trudny, na pewno jest czasem odwiedzin naszych rodzin, naszych najbliższych. Ci, którzy byli na pasterce, jak co roku, usłyszeli ten sam tekst ewangeliczny. Fragment z Ewangelii świętego Łukasza, fragment o narodzeniu Chrystusa. W tym fragmencie, jako postacie pierwszego planu, pojawia się postać cesarza Oktawiana Augusta. Pojawia się postać też gubernatora Syrii, czy legata cesarskiego Quiriniusza. Ale też pojawiają się inne postacie, jak Maria, Józef i pasterze. Przez tę Ewangelię święty Łukasz chciał nam wszystkim powiedzieć, że Chrystus rodzi się w konkretnym miejscu, ale rodzi się też w konkretnym czasie. I w tą dzisiejszą noc, dzisiejszy poranek, Chrystus też rodzi się i w naszych rodzinach. Spotykając Go na Eucharystii, ale spotykając Go też w człowieku, który czyni drugiemu człowiekowi, naszemu bratu, dobro, spotykamy Chrystusa. Niech ten Chrystus, który narodził się ponad 2000 lat w Betlejem za panowania cesarza Augusta, będzie i w naszych domach. Niech ta radość Bożego Narodzenia będzie też i naszym udziałem, tak jak była udziałem Maryi, Józefa, ale też pasterzy i samych aniołów. Niech ta radość będzie też i naszym udziałem. Błogosławionych świąt, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.